Leszek, mam dla Ciebie temat. Posadź Karola na najtańszy rower szosowy dostępny na rynku, na przykład Bitwin. Okej. No cześć. Cześć, siema. Widziałem Twój komentarz. Rozumiem, że mam z Karolem podjechać po prostu do siebie po rower. To za ile będziecie? Dzwonię do Karola. No halo. Siema. Co robisz? A wiesz co, zaprosiłem koleżankę do restauracji. Właśnie na nią czekam. To kończ i jedziemy do Decathlonu, mam niespodziankę dla Ciebie. No zobaczysz. Stary, ale będziesz podjarany. Siemanko. Siemanko. Cześć, Mikołaj. Cześć, Karol. Hej. To? Tak. O kurde. Faktycznie. Wygląda groźnie. Dobra, Mikołaj, co mamy zrobić z tym sprzętem? Udowodnijcie, co jest ważniejsze, czy talent, czy sprzęt. Czekaj, zaraz, jaki talent? No, jaki sprzęt? Czemu ta folia stres jest taka ciężka? No rusz się! No lecę. Bardzo lekki rower. No mówi ci, to jest ta folia. Tyle ja nie wiem, czy będziesz potem chciał wrócić do swojego roweru. A czego ty się spodziewałeś, przepraszam? Jakiegoś speed konceptu z Decathlonu. Dobra, Leszek, powiedz mi, o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że bardzo dużo ludzi uważa, że ty masz tak dobre wyniki, bo masz dobry rower. Leszek, mam dla ciebie temat, posać Karola na najtańszy rower szosowy dostępny na rynku, na przykład Bitwin. Ciekaw jestem, pewnie nie tylko ja, ile w Karolu jest Karola, ile w zależności od tego aerobolitu za triliony monet. Nie, ja mam dobre wyniki, ponieważ mam dobre wyniki krwi. Słuchaj, żeby to było wszystko na maksa wiarygodne, nie? Mam pedały z pomiarem mocy. No inżynier, dawaj. Ja pierdziel. To cichne tam. Ej, to się wytnie. Mam ci to zrobić? Jo. Ty, następny film, jaki robimy, to poradnikowy z odkręcania pedału. Jeżeli to wrzucisz, to będę skończony. A sam wybrałeś taką pogodę. Powiedzieli, że im chudni, tym lepiej. Żartowałem. Mi też jest zimno, a koca nie ma. To był kiedyś mój kanał, wiesz? Teraz awansowałem do stanowiska asystenta gwiazdy. Zasady konkursu są bardzo proste. 3,6 km lecisz prosto. Trzymasz 400 watów. Jak najbliżej tej wartości masz być. Stop, sprawdzamy średnią prędkość, średnią moc i czas. Następnie porównujemy to z wynikami na Botwince, które za chwilę zrobisz. Jeden... Go! Ale, 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 ale! Dawaj, 400 watów! Rower za 30 tysięcy złotych i na stożku szybko nabiera prędkości. Karol po ustabilizowaniu przychodzi do pozycji aero, maksymalnie pochyla głowę, pomaga mu specjalna pozycja, lekka konstrukcja i niskie opory. Bez problemu trzyma 52, ale jak on wygląda? Jakby wkładał w pedały 85, a nie 385 watów. Nie mam takiego zoomu, ale uwierzcie mi, on gdzieś tam jest. Przed nim jeszcze kilometr, około 0,5% pod górę i finalnie na mecie po 4 minutach i 21 sekundach przy średniej 49,9. Amator straszny, czwórka z przodu. Ja i Botwinka jesteśmy. Długo czekasz? Nie. Wiesz co, tylko się zdarzyłem ogolić i znieść drugie siadanie. Powiedz mi, jaka ci wyszła średnia? 49,9. Dobra, utrudniamy zadanie. Przesiadamy się z 30 tysięcy na 1000 zł. Co robisz? Redukuję masę. Pedały są z pomiarem mocy, skalibrowanym. Licznik jest, kamera jest. Jesteś gotów, żeby zrobić jeszcze raz dokładnie to samo, tylko że na rowerze 30 razy tańszym? Oczywiście, że tak. Stresujesz się? Wcale? No, tyle. Kamera? Akcja! 400 watów, pamiętaj! Jedź! I runda druga. Ruszył rower za tysiaka, niedopompowany opony od blaski, mostek na plus, milion podkładek i merdająca na wietrze metka nieaerodynamiczna. Ale! Trzyma 45 przy 380 watach. Obstawiałem, że będzie dużo gorzej, ale jeszcze 2 kilometry. Tutaj może zdarzyć się wszystko. Jest najmocniejszym człowiekiem, jakiego znam osobiście. Kozak straszny. Karol Netribanie wjeżdża w las. Znowu końcówka na lekkim wzniosie. Czy ten łańcuch, ta rama to wytrzyma? Rower za 1000 zł. Dawaj, nie zwalniaj! Dawaj!
Lekka redukcja do 43. Karolowi lekko spada moc. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Ostatnie 200 metrów, proszę Państwa, i do końca znajduje siły. Co za piękny finish. Between melduje się z Karolem po 4 minutach 58 sekundach ze średnią prędkością 43,7. Spociłeś się? No trochę mnie nogi pieką tylko, nie zdarzyłem się spocić. Ciekawe, jaka średnia wyszła. No tak, jest różnica, ale czy duża różnica? Wydaje mi się, że jak na rower szosowy, bocinka, za niewielkie pieniądze, to nie jest duża różnica. Naprawdę można pogonić nieźle na tym rowerku. Było najpierw 49, potem rower za tysiaka i średnia 44. Co ważniejsze, rower czy noga? Noga. Jestem strasznie ciekaw, jak wy obstawialiście. Dajcie znaka w komentarzu. Zajrzyjcie także do opisu. Tam jest link do Instagrama i możecie śledzić wszystko na bieżąco. Pamiętajcie także o subach. Wiecie, ile takie wideo kosztowało nas czasu i wysiłku? Docencie właśnie starania także Karola, który wyciska niesamowitą moc. Jak do tego dochodzi, możecie także zobaczyć na jego kanale. I także daję link do opisu. Żebrania, koniec. Dzięki, cześć. Karol, musisz chyba jeszcze raz pojechać. Nie, teraz twoja kolej. Nie, stary, dopiero teraz zauważyłem. Okulary na paski.